35 lat temu weszła w życie ustawa Wilczka, zaczął się w Polsce kapitalizm. Jak w tym czasie zmienił się wizerunek przedsiębiorcy? Wizerunek przedsiębiorcy cały czas się zmienia. Ja powiem więcej, że ja już mam doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej 40 lat. Jeszcze w czasach socjalistycznej Polski i powiem szczerze, wtedy się pracowało najlepiej, prawda? Ktoś miał produkcję i zatrudniało się małą ilość osób. Natomiast przyszedł rok rzeczywiście Wilczka i to wtedy ograniczenia wszystkie prysnęły, prawda? Wszystko, co było niezabronione, było dozwolone, prawda? Ustawa o działalności gospodarczej była na jednej stronie. I wtedy eksploatowała polska przedsiębiorczość, prawda? Bo za czasów komunizmu, no to tak powiedzmy, ta przedsiębiorczość była tolerowana, powiedzmy. Natomiast tutaj już została zupełnie wyzwolona. Wtedy powstało najwięcej polskich firm, prawda? Mogły się szybko rozwijać. Rozwój gospodarczy Polski był dużo szybszy niż teraz, prawda? Niż teraz, kiedy jesteśmy w Unii. I myślę, że to było fundamentem pod szybki rozwój Polski, prawda? Jeszcze wrócę na chwilę do tych czasów wejścia w życie ustawy Wilczka. Mówi pan, że zaczynał pan jeszcze w czasach socjalistycznej Polski. Czy to jest tak, że w czasach PRL-u był pan krwiopijcą i pasożytem i później nagle w 89 stał się pan pracodawcą i tym człowiekiem sukcesu i biznesmenem? Czy to następowało tak etapowo? Krwiopijcą przedsiębiorca był, jest i będzie po prostu. No niestety, dopóki nie wyleczymy, że nie usuniemy komunizmu z głów, prawda, to tak długo to będzie po prostu. No oczywiście ten negatywny wizerunek przedsiębiorców był zapoczątkowany w komunizmie, no bo z kimś trzeba było walczyć, prawda? Więc to komunizm zapoczątkował to negatywne postrzeganie przedsiębiorców i to trwa do dzisiaj, no niestety, no, ale to się wiąże z tym, że społeczeństwo nie ma pojęcia o gospodarce, szczególnie o gospodarce globalnej. Społeczeństwo nie rozumie tego, że to przedsiębiorca tworzy PKB po prostu, a PKB na osobę, wysokość PKB na osobę to jest średnia wynagrodzeń. Średnia wynagrodzeń w każdym kraju to jest nic innego jak 0,6 PKB na osobę. A przedsiębiorca tworzy to PKB. Czyli przedsiębiorcy tworzą wyższe wynagrodzenia dla pracowników. Nie ma tej komunikacji społecznej po prostu. Poza tym nie ma tej wiedzy, że rozwój gospodarczy kosztuje. Że przedsiębiorca, który zarobi trochę pieniędzy, ma ciężki wybór, czy to dać pracownikowi tu i teraz, czy zainwestować w firmę w korzyści skali, aby ta firma była coraz bardziej, że tak powiem, konkurencyjna, żeby przetrwała, prawda, konkurencję, żeby w przyszłości ten pracownik dalej miał pracę i żeby w przyszłości mógł więcej zarabiać. Mało kto wie nawet, ile kosztuje stworzenie miejsca pracy w firmie, która może konkurować globalnie. To w tej chwili się wszystko zmieniło, prawda. No nie chcę pytać pana redaktora o to, bo pewno prawdopodobieństwo jest, że też byłaby niepoprawna odpowiedź, prawda? To jest co najmniej 1 000 000 zł. Czyli przedsiębiorca, żeby stworzył kolejne miejsce pracy, to musi najpierw ten 1 000 000 zł zarobić, prawda? No i teraz... To ja się pytam, to, że rozwija gospodarkę z krwiopijcą, prawda? Właśnie to przedsiębiorcy tworzą wyższe wynagrodzenia dla pracowników. Bo to kiedyś słyszałem, jak prezydent powiedział, że w Polsce ludzie mało zarabiają, bo im pracownicy mało płacą. No to jest nic gorszego jak psucie kapitału społecznego i współpracy obywateli. Dzisiaj wysokość wynagrodzeń nie ustala pracodawca, ustala rynek pracy. Dzisiaj wysokość wynagrodzeń ustalanych pracodawca jest tylko kasjerem, który wypłaca. Ten, który płaci za mało, traci pracowników. Ten, który płaci za dużo, traci firmę, bo inny konkurent więcej zainwestuje, że tak powiem, w firmę i za chwilę ta firma przestanie istnieć, no bo przestanie być konkurencyjna. Tej wiedzy nie ma po prostu. Na czym polega gospodarka kapitalistyczna po prostu? Zaczęliśmy, że tak powiem, chcieliśmy wszyscy się wyzbyć komunizmu i być w kapitalizmie, bo myśleliśmy, że tak samo przyjdzie, będziemy tak żyć jak w bogatych krajach, ale bez tej wiedzy, bez budowania kapitału społecznego, bez współpracy wszystkich po prostu razem,
no nie uda się tego zrobić, bo to polityk musi tworzyć dobre prawo, prawda? Przedsiębiorca musi, no dobrze, żeby inwestował w rozwój swojej firmy, nie tylko zaspokoił się, że tak powiem, małym rozwojem firmy, tylko inwestował zyski w rozwój firmy, żeby generował coraz większy wzrost PKB, prawda? Pracownik, żeby podnosił kwalifikacje, żeby zaangażowanie podchodził do pracy, bo tylko praca z zaangażowaniem daje efekty, prawda? A oczywiście na końcu ten konsument, żeby stojąc przy półce wybierał ten produkt, który rozwija polską gospodarkę, żeby inwestował. Kupując produkt, inwestujemy, produkując polski produkt, inwestujemy w rozwój polskiej gospodarki, czyli inwestujemy w swoje wyższe wynagrodzenie. Czy jest takie myślenie w kraju? No właśnie, po tych 35 latach kapitalizmu, jak pan mówi, zostało nam jeszcze sporo do zrobienia. Przede wszystkim w naszych głowach. Bo oczywiście rynek wymusił pewne działania, prawda? Zachodni konkurenci, którzy walczą o polski rynek, tutaj obniżają cenę, dumpingują po prostu, powodują ostrą konkurencję, prawda? Natomiast u nas w głowach został jeszcze kapitalizm, prawda? I to jest największy problem w rozwoju gospodarczym kraju.